Witam Was na moim kanale. Na samym początku zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i komentowania tego filmiku. Im więcej komentarzy i lajków, cokolwiek, jakiś ruch na kanale, jest to dla mnie plus taki, że się to będzie niosło dalej. A porozmawiajmy o pieniądzach. Myślę, że warto. Ile zarabia kurier? To zależy. Jeżeli jesteś nowy, nie znasz rejonu, wiadomo, że zarobisz mniej, tak? Ale zgadzasz się czasami na śmieszne stawki, na przykład, nie wiem, ci powiem, dam ci 2-400, będziesz jeździł, nie zgadza się na takie stawki, tak? Na początku będziesz robił po 12 godzin, powiedzmy przez 20 dni, to ci wyjdzie 10 zł, plus minus, netto, już na rękę, to nawet nie jest najniższa krajowa. Choć podejrzewam, że nawet po 14 godzin będziesz robił na samym początku, to żeby zarobić 2400, to będziesz miał 8,5, więc to jest w ogóle już wyzysk. Przeliczam to na godziny plus minus, bo ciężko to chyba tak inaczej rozliczyć, chyba że masz stałą stawkę, jakąś tam fajną, się dogadasz z szefem, czy będziesz miał 20, 100, 30, 50, czy 80, czy 100. Im więcej, wiadomo, że jemu się to bardziej opłaca, a nie tobie, ale jak jest mniej roboty, to znowu tobie się opłaca, więc jeżeli się zgadzasz na 2400 i pracujesz po 14 godzin, to masz 8,50, co u nas godzina kosztuje teraz netto około 12 zł, 12 z groszem, tyle jest netto ustawowo, a ty się zgadzasz na 8,50 i pracujesz po 14 godzin jak wół, coś tu chyba jest nie tak. Więc nie zgadzajcie się, kurier na samym początku, dobra, powinien zarobić te 2600 pierwszy miesiąc, bo się uczy, i po miesiącu już wiadomo, czy się nadaje, czy nie, nawet po tygodniu się już ten, ale po miesiącu to jest takie minimum, najmniejsze minimum to jest 3000, a jeżeli jesteś dobry, powinieneś się lepiej cenić, nie wiem, powiedzmy, że pracując tak jak ja 12 godzin, tak jak sobie obliczyłem, że pracuję średnio 12 godzin i wychodzi mi 15 zł netto, to powiedzmy plus minus średnia wypłata to jest około 3600, 3,5, coś koło tyle mam. Gdybym pracował, nie wiem, powiedzmy po 14 godzin, to powinienem zarobić 4200, bo czasami się zdarza, że 14 godzin się zdarzy, więc powinienem zarobić 14200, choć tyle nie zarabiam, bo mam płatne od paczki złoty 50 i dopiero od dostarczonej paczki. A wygląda to tak, że przychodzę na 5 rano, przynajmniej u nas w GLS-ie. Chodzimy na 5, stoimy do 8 przy tej taśmie, tak naprawdę za frajer. Potem, tak jak ja, mam godzinę na rejon, więc jadę godzinę na rejon za frajer. Rozwożę paczki, wtedy zarabiam, dostarczając je. Wracam godzinę za frajer i często, gęsto zdarza się, że stoimy przy w bazie na rozładunek znowu godzinę, więc nam wychodzi 6 godzin za darmo. Wydaje mi się, że to powinniśmy być jakoś opłacani, bo na magazynie stoimy, a nie jesteśmy magazynierami, tylko kurierami. Nie rozumiem, czemu nie jesteśmy za to rozliczani. Niby jest to w paczce, ale co, zarabiając złoty 50 za dostarczoną paczkę, to ile z tego? Kurde. Ile jest za ściąganie paczek, stanie przy taśmie? 50 groszy? Czyli co, złotówkę dostajemy za dostarczoną paczkę? Przeważnie w umowie mamy płatność za dostarczoną paczkę, a nie na magazynie. To jest trochę nie fair według mnie. Wiadomo, że w godzinę dostarczysz 15 paczek i tam ci to wyjdzie, kurde, 25 zł za godzinę, no to wtedy się opłaca, tak? Wydaje mi się, że minimum za godzinę nam powinno kurierom wychodzić 20 zł. Tak, powinien być kurier dobry, opłacany 20 godzin, powiedzmy 20 zł, powiedzmy, że pracuje 12 godzin, tak? To tam o, grubo ponad 4000, bliżej piątki. Tyle powinien zarabiać kurier. Ile mnie by satysfakcjonowała za tą pracę, którą wykonuję? A mam dosyć dobrej jakości, prawie zero kar, czasami się tam zdarzy coś, to myślę, że ja powinien zarabiać, chciałbym między 4 a 4,5 tysiąca, tyle bym chciał zarabiać, tyle by mnie usatysfakcjonowało na tą chwilę za tą pracę, którą wykonuję. Tak mówię, młodzi, jeżeli będziecie się zgadzać na jałmużny za 2400, to będą wykorzystywać takich ludzi i nigdy w kurierce nie będzie dobrze, tak? Nie masz umowy, nie masz nic,
On ci płaci 2400, od strzału powinieneś dostać 3000, tak bez niczego, wzwyż z każdym tygodniem, kiedy jesteś coraz lepszy, a nie zgadzać się na takie jałmużny, bo tak jak wam powiedziałem, no, pracujesz 14 godzin, więc wychodzi ci 8,50 kurde za godzinę, to jest śmieszne, to jest śmiech na sali. Tyle to nawet, nie wiem, chyba cieć więcej zarobi na bramie, nic nie robiąc tak naprawdę, otwiera szlaban, zamyka, czasami napisze kto wjechał, kto wyjechał, a ty jesteś odpowiedzialny za furę, za kasę, za paczki, za dokumenty, za, nie wiem, wypisywanie umów z ludźmi. Bez sensu, powinniśmy być lepiej wynagradzani. Ludzie nas traktują z buta, bo myślą, że my nic nie robimy, a my już od 5 siedzimy i tak naprawdę pracujemy średnio po 12 godzin tygodniowo lub dłużej. Kiedyś widziałem takiego mema, że ile pan jest w zawodzie? 30 lat, a ile pan ma lat? 25. To jak to jest możliwe? Nadgodziny, tak? Właśnie, jesteśmy źle wynagradzani, niedoceniani. Ja nie powiem, mój szef nas tam docenia, jakieś paczki robi na święta, jakąś tam premię czasami, ale to też powinno iść z góry, nie powinniśmy się zgadzać na takie niskie stawki. Moja wypłata jest w miarę okej, okay. Powiedzmy, że nie narzekam, choć chciałbym więcej zarabiać za to, co robię. No chyba tyle, no nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, więc nie wiem, komentujcie to tam na dole, zostawcie suba gdzieś tutaj, o gdzieś tutaj, zobaczcie dwa kolejne filmiki, konkurs będzie w sobotę prawdopodobnie rozstrzygnięty, jeżeli dam radę, bo idę na urodziny do siostrzenicy i tu też jakiś filmik będzie, więc tam oglądajcie, zostawcie łapę w górę, komentarz, zostawcie suba, niech się to niesie dalej, musimy się trzymać razem i zarabiać godne pieniądze za to, co wykonujemy. I tyle ode mnie. Heja, cześć.